Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, wprowadzeniem stanu wyjątkowego bezwzględnie ograniczyliście wszystkim dostęp do rzetelnych i prawdziwych informacji. Dziś nie tylko Polska, ale i cały świat jest skazany na przekaz białoruskich i rosyjskich reżimowych mediów. Mamy dziennikarzy, korespondentów wojennych na całym świecie, którzy relacjonują zdarzenia z centrum wojny, a w demokratycznym państwie w środku Europy dziennikarze nie mogą przebywać przy granicy. Jak długo zatem jeszcze będziecie ograniczać wolność mediów, a tym samym osłabiać naszą demokrację? I jak długo jeszcze skazani będziemy na przekaz propagandowych mediów z Rosji i Białorusi? Dziękuję.